Cześć, witam. Tę książkę przyniosłam z naszej biblioteki, wzięłam ją z półki, tak bez przekonania. Książka nosi tytuł Chrzestki i została napisana przez Jennifer Ryan. Pod tytuł brzmi: czarująca, zabawna, inspirująca opowieść o kobietach walczących na domowym froncie. No, myślę sobie, jedna taka jak zwykle, nie wiem czy mi się spodoba, ale muszę wam powiedzieć, że zauroczyła ona mnie od pierwszej strony. Bardzo mi się spodobała swoją atmosferą, klimatem, nie wiem, humorem, wszystkim, we wszystkim ta książka mnie pochłonęła do reszty. A o czym ona jest? Akcja dzieje się w Anglii w roku 1940 w małym miasteczku Chilbury, leżącym niedaleko kanału La Manche, a to jest bardzo ważne, niedaleko kanału La Manche. W tej małej społeczności jedyną właściwie rozrywką był chór i całe wszystkie wydarzenia związane, dziejące się w tej książce, właściwie związane są z pewnym ogłoszeniem, które pojawiło się na drzwiach kościoła w tym miasteczku. A ogłoszenie to brzmi: ogłoszenie przypięte na tablicy przed świetlicą wiejską w Chilbury w niedzielę 24 marca 1940 roku. W związku z faktem, że wszystkie głosy męskie są na wojnie, wiejski chór zakończy działalność po pogrzebie komandora Edmunda Weintropa w najbliższy wtorek, pastor. A więc cała wieś oblepiona takimi ogłoszeniami. Zacznę od tego, dlaczego to ogłoszenie było takie ważne. Otóż tenże Edmund, którego pogrzeb właśnie miał się odbyć, był synem bogacza tego miasteczka, czyli najbogatszego bogacza, był jego jedynym synem, jedynym spadkobiercą. A że spadkobiercą mogli być tylko męscy potomkowie, nasz bogacz popadł w rozpacz, bo zostały mu tylko dwie córki. Na szczęście miał też żonę w ciąży i pokładał nadzieję, że dzieckiem, które żona urodzi, będzie chłopiec, ale postanowił nie oddawać nic w ręce losowi i zawarł przymierze, pakt, układ z wiejską akuszerką, że jeżeli urodzi się dziewczynka, to ona natychmiast podmieni tę dziewczynkę bogacza na jakiegokolwiek chłopca z jakiejkolwiek chłopskiej rodziny, żeby zapewnić sukcesję. A więc mamy pierwszy kryminalno jakiś taki tajemniczy wątek, podmiana dzieci. Powiedziałam, że zostały bogaczowi dwie córki. Córka starsza, Wenecja, która zajmowała się jedynie podrywaniem facetów i kokietowaniem, zawzięła się na pewnego tajemniczego przybysza do tego miasteczka, pana Slatera, zamierzała go uwieść, pognębić i porzucić. A że Slater nie zwracał na nią uwagi, a więc jej działania były podwojone. Młodsza siostra Wenecji, czyli Kitty, pragnęła zostać śpiewaczką operową i z rozpaczą przyjęła fakt, że chór został rozwiązany. Kiedy już kobiety pogodziły się z faktem, że nie będą mogły śpiewać, przybyła do miasteczka uciekinierka, właściwie z Londynu, kobieta wykształcona muzycznie, która postanowiła chór reaktywować jako chór właściwie żeński. O, to było ogromne oburzenie. Jeżeli od kilkuset lat chór był mieszany, to teraz nie można było pozwolić, żeby był żeński. Wiecie, jak Anglicy są przywiązani do tradycji. Wszelako wojna zmieniła wszystko. Nie było mężczyzn, a więc kobiety musiały wykonywać rolę tychże mężczyzn, czyli uprawiały ziemię, handlowały i tak dalej. Dlaczego nie miałyby więc śpiewać? I postanowiły jednak ten chór założyć. Nie będę wam mówiła, czy zakończyło się to sukcesem, czy też nie. W każdym razie wielkie i rewolucyjne zmiany, które zaszły w miasteczku, były zmianami wynikającymi z wojny i z tego, że mężczyzn w domu i w miasteczku nie było. Książka naprawdę urocza, książka pokazująca determinację i siłę kobiet. Oczywiście wojna dociera do miasteczka, są bombardowania, giną jego przedstawiciele, jego mieszkańcy, ale kobiety już nie są takie same. Wojna wzmacnia w ich, zmienia, zresztą sami przeczytajcie, a polecam naprawdę tę książkę, bo znajdziecie wszystko tu, co angielskie. Wprawdzie bomby spadają, ale herbatę pić trzeba. Wprawdzie naloty się zbliżają, ale listy, pamiętniki, bo z tego złożona jest ta książka, pisać należy, bo tak robiło się od dawna.
Lektura tej książki przypominała swoim klimatem dwie, które teraz pokażę, a znane są Wam na pewno. To są Damy Scandalford, Elizabeth Gaskell, właśnie takie, i druga, George'a Eliota, miasteczko Middlemarch. A więc Anglia w czasie II wojny światowej. Polecam, miło spędzicie czas z herbatą, oczywiście angielską. Dziękuję, do zobaczenia.